Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku Pieniądze dla firmy. Informujemy Państwa, jak w alternatywny sposób pozyskać finansowanie dla mikro, małych, średnich firm, alternatywnie rozumiejąc wobec rynku bankowego, produktów bankowych i banków komercyjnych. Mówimy zazwyczaj o funduszach pożyczkowych, o rynku funduszy poręczeniowych, funduszy SIT, funduszy inwestycyjnych. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować rynek funduszy pożyczkowych. Moim gościem dzisiaj jest pan prezes Ryszard Nosowicz z Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Dzień dobry, Ryszard. Witam serdecznie. Dziękuję, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do programu. Chciałbym cię zapytać o to, jakbyś zechciał powiedzieć, jak wygląda rynek funduszy pożyczkowych. Wiedząc, że w Polsce jest prawie 80 funduszy pożyczkowych działających właśnie na rynku mikro, małych, średnich firm, oferujących im usługi. Dosyć trudne zadanie, ale może w ciągu kilku minut uda nam się to zrobić. Nie będę pytał, ile mam czasu na to. Niemniej jednak uważam, że jestem wyróżnionym jakoś funduszem. Podejrzewam, że z tego tytułu, że nie jesteśmy starym funduszem, ale znaczącym w tej chwili już w kraju. Faktem jest, że funduszy w kraju jest ponad 80 funkcjonujących. No i jeszcze co, stworzona jest fajna sieć taka, to jest Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, gdzie skupia 62 z tych istniejących funduszy. To jest znaczna ilość i pracujemy w sieci. To bardzo pomaga przedsiębiorcom. Powiem, że rynek banków jest troszeczkę inny niż rynek funduszy. Fundusze mają uproszczone procedury pozyskiwania, to znaczy aplikowania o wnioski i potem uzyskania tych funduszy, co jest niezbędne dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Ja uważam, że pomysł na powstanie funduszy pożyczkowych w kraju, to były lata 90., fundusz poręczeniowy i pożyczkowy. Akurat fundacja, której ja jestem, zarządzamy i funduszem poręczeniowym, i funduszem pożyczkowym. Niemniej jednak my sobie nie możemy poręczać, no a natomiast pracujemy w tej sieci, o której wspomniałem, i poręczamy innym funduszom, co jest dozwolone. A jak działa sam rynek? Jakbyś powiedział, no jest tych kilkadziesiąt funduszy, powiedzmy 60 aktywnie działających w Polsce, one są rozlokowane równomiernie w kraju. Ja taką dłuższą wypowiedź wraz z pytaniem zadam. Są rozlokowane równomiernie, są fundusze regionalne, są fundusze ponadregionalne, to wy reprezentujecie taki właśnie fundusz i są fundusze lokalne, one działają w ramach kilku powiatów. No to w zależności pewnie, domyślam się, od statutu i od zgody właścicieli, czy można powiedzieć udziałowców lub osób prawnych lub fizycznych tworzących te fundusze. W jaki sposób one działają, czym się różnią od banków i czym się produkty pożyczkowe różnią od produktów kredytowych, czyli bankowych? No tak, ja nigdy nie byłem bankowcem. Mój zawód pierwszy jest całkiem inny niż ten, co wykonuję obecnie. Natomiast powiem tak, przede wszystkim banki mają duże procedury. Procedury bardziej skomplikowane niż procedury naszych funduszy. To jest raz. Poza tym całe wszystkie fundusze, które istnieją w kraju, powstanie ich oparte było na takiej krajowej sieci usług. To kiedyś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była tym dominantem na ten KSU i to fantastyczną stworzyło sieć w całym kraju. Właśnie w oparciu o tą sieć powstawały fundusze w województwach, ale również w małych miasteczkach. Potrzeba chwili. W Starachowicach na przykład, to gdzie ja jestem, po prostu upadek po transformacji ustrojowej, upadek zupełny fabryki samochodów ciężarowych, potężny zakład, który zatrudniał ponad 17 tysięcy osób, jak również takiego zakładu drzewnego, który produkował, tajemnicą to było, produkował elementy do karabinów dla Radomia. Tam zatrudniał 10 800 osób i te przyczyny, które Starachowice na przykład, które było miastem, było, bo mówię w tej chwili znacznie mniej jest, ponad 60 tysięcy osób, było bardzo potrzebne dla osób, które zostały pozwalniane z pracy i właściwie stanęły przed problemem. Co robić dalej?
fundusze pożyczkowe, ale i w ogóle organizacje pozarządowe, takie jak my realizujemy nasze działania, powołane były po to, żeby tym ludziom pomóc, żeby ten potencjał im wykorzystać na rynku pracy. No i zaczęło się to lata, my istniejemy od 1992 roku, notabene w tym roku będziemy obchodzić 30-lecie już tej naszej fundacji, a założona ona była przez prezydenta miasta Starachowice właśnie w 1992 roku. Wspomnę jeszcze, że cały statut i dokumentacje tego naszego przedsięwzięcia dopracowane były przez panią Grażynę Gęsicką, co też ma znaczenie, jej mądrość do dzisiejszego dnia w naszej fundacji istnieje, szanujemy to i staramy się, żeby nie zawieść jej pomysłu. To jest jedno. Teraz wracając do funduszy. Jak u nas się to odbywa? Pierwsza rzecz, my nie jesteśmy nastawieni na to, żeby podnosić oprocentowanie. Zresztą bardzo dużo produktów obecnie w naszym kraju fundusze mają na 0%, czyli nie ma żadnego oprocentowania. Nie ma prowizji, nie ma jakichś opłat za poprowadzenie danego klienta. To wszystko jest gratis. Dysponujemy dość dużą grupą doradców, gdzie klient przychodzi, bardzo często tak bywa, że klient przychodzi, mówi, potrzebne mi są pieniądze, ale on nie wie bardzo z jakiej ścieżki, a ścieżek jest sporo w funduszach. Bo są i mikropożyczki, są i pożyczki na kształcenie na przykład, my takimi też dysponujemy, są pożyczki na rozwój firm, są pożyczki POIR-owskie, żeby zminimalizować ten problem COVID-u. I te wszystkie, ale to o tym klienci nie wiedzą. Informacja w tym szumie informacji, który istnieje w kraju, ale i na całym świecie, jakoś unikają ludzie dowiedzenia się, a wiedza jest chyba największym skarbem i sukcesem w biznesie. Co za tym idzie, nasi doradcy kierują, że może jednak z tego, może z tego. Analizujemy, co dany przedsiębiorca reprezentuje i staramy mu się pomóc. Bardzo często bywa tak, że taki przedsiębiorca staje się nam stałym klientem, bo my nie tylko pożyczkami się zajmujemy. I potem utrzymujemy tego klienta, pilnujemy go, staramy się pomagać, żeby biznes coraz bardziej się rozwijał. I to jest nasza taka misja działania całej fundacji. Tak, to do tego jeszcze dojdziemy, czym zajmuje się SAMFAR, czyli Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Jakbyś już jeszcze tylko mógł powiedzieć, bo takich funduszy w 90-tych latach powstało wiele. No, jak mówimy o 60 funduszach. Niektóre z nich działają tylko w danym województwie. No, na przykład wy działacie w Świętokrzyskim i w Świętokrzyskim jest dużo większy fundusz w Kielcach. Znaczy dużo większy, nie wiem, to zaraz do tego dojdziemy. Jest dużo mniejszy w Pierzchnicy, jest fundusz w Końskich, który działa ogólnopolsko, ale wy również działacie, można powiedzieć, ponadregionalnie. Nie chcę być w całej Polsce, ale w wielu regionach działacie. Jak to się stało, że to wy z miasta średniej wielkości zdobyliście uznanie na rynku, gdzie działają fundusze w Warszawie, w Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Wrocławiu i tak dalej. Jakbyś mógł parę słów na ten temat powiedzieć. Nie chodzi o jakby pochwalenie się, tylko jak to się stało, że to zadziałało. No tak, wróćmy do tej diagnozy. Na początku, kiedy to były lata 90., konkretnie 94. rok, 1994, gdzie powstał pierwszy fundusz poręczeniowy w województwie świętokrzyskim. Wtedy tych funduszy w Polsce powstało poręczeniowych 9 i tyleż funduszy pożyczkowych. No ale nie będę mówił po kolei, bo nawet nie pamiętam dokładnie. Niemniej jednak do pewnego czasu było bardzo potrzebne fundusze poręczeniowe, bo przecież najgorszą rzeczą jest poręczyć daną pożyczkę, dany kredyt, który udzielany był przez banki. Głównie bankom my udzielaliśmy takich poręczeń w imieniu klienta. Natomiast po transformacji, właściwie po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy to się stało w latach 2000, stwierdziliśmy, że ranga funduszy poręczeniowych strasznie zmalała. A to przez co? Przez to, że banki również dostały możliwość poręczania
kredytów czy pożyczek w imieniu klientów. I dlatego w roku 2008 rozpoczęliśmy prowadzenie funduszu pożyczkowego. Pierwszy taki zalążkowy to było bardzo małe pieniążki. Wspomnę tutaj, to dostaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, ale przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przez PARP i to było 2,5 miliona, gdzie 500 tysięcy zapłaciliśmy, bez mała 500 tysięcy podatku za to, że dostaliśmy takie pieniądze. No ale 2 miliony mieliśmy już do dyspozycji jako fundusz zalążkowy. Wspomnę tylko, że w tej chwili nasz fundusz już posiada ponad 340 milionów złotych, a dokładnie mam to wypisane specjalnie, 341 milionów 470 tysięcy 546 zł i 51 groszy z dokładnością. Tyle takim funduszem w tej chwili dysponujemy i znaleźliśmy się, bagatelka, na 6 miejscu w kraju. To jest bardzo dużo, bardzo szybko. Ale jak to się stało? Właśnie, mądrość stworzenia takiej organizacji pozarządowej, czyli dokumenty, czyli ten statut, na którym my pracujemy, jest tak sformułowany, że nam nie przeszkadza rozwijać się, to znaczy tylko funkcjonować w mieście, regionie, sama nazwa Agencja Rozwoju Regionalnego, ale również w całej Polsce, nawet w całej Unii. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, w 1992 roku taka mądrość już była normalnie w naszym statucie. Oczywiście statut można zmieniać z czasem i my to uzupełniamy, oczywiście patrząc na warunki, jakie są dookoła nas. I z tego też tytułu zaczęliśmy funkcjonować, jak była taka możliwość, że można wystartować w konkursie czy w przetargu, to startujemy do maksymalnie ile tylko możemy. Ale też obwarowania są takie, że musimy mieć też odpowiedni kapitał na zabezpieczenie tego działania, jakim jest operowanie funduszami, nie naszymi, ale operowanie funduszami czy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy funduszami Unii Europejskiej z innego źródła. To jest ta bardzo istotna. I ta potrzeba chwili, szukanie, to znaczy pomaganie ludziom, obserwacja całego rynku, bo my analizujemy to na co dzień, jest tym momentem, tym bodźcem, który spowodował, że powiększyliśmy nasze tereny, nie tylko w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy 4 oddziały, no i główną siedzibę, ale mamy w tej chwili w całym kraju 31 placówek, w których możemy przyjąć klienta, możemy udzielić informacji, doradztwa, etc. W większości te placówki to nie są naszymi biurami, tylko jest to normalnie współpraca B2B, bardziej opłacalna ze względu na podatki. No dobrze, no to gdzie działacie? W Świętokrzyskim ustaliliśmy, bo stamtąd pochodzicie. Mazowieckie? No ja akurat wziąłem z naszej strony, to można zobaczyć na naszej stronie. Przypomnę, że nasza strona to www.far.pl i mamy tak, mazowieckie, na Mazowszu mamy Warszawę, Ostrołękę, Sochaczew, na Podlasiu, ja może regionami, bo... Nie, regiony, nas tylko województwa na razie interesują, żeby powiedzieć, Mazowsze, jakby się... Podlasie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, opolskie, małopolskie, łódzkie, świętokrzyskie i Podkarpacie. Tam działamy. Na zachodniej Pierzei trochę mniej, bo jest trochę za daleko. Tak, rozumiem. No ale teraz już wiemy, gdzie działacie, czyli jest to południowo-centralna Polska, no i północny wschód. Jakie produkty oferujecie? Czyli co klient może uzyskać od Was? Jeżeli chodzi o fundusze pożyczkowe, to pożyczki na przykład na kształcenie, gdzie cały kraj pokrywamy, tutaj są to pożyczki, gdzie można, ktoś obojętnie, nawet niekoniecznie firma, chce się doskonalić w jakiejś branży, może uzyskać od nas pożyczkę, która jest w pewnym, po ukończeniu danego szkolenia czy studiów, etc., oczywiście studiów podyplomowych, może być umarzalna w pewnej kwocie. Ale są szczegóły, gdzie można zerknąć na stronę. Szkoda czasu, bo chciałbym jeszcze sprzedać wiele naszych informacji. Natomiast na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to jest kilka takich. Pierwszy biznes, wsparcie w starcie. Tak jest tytuł pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kiedyś te pożyczki miały wysokość kapitału, który można było pozyskać, to było 50 tysięcy. W tej chwili przekroczyły 130 tysięcy złotych, czyli każdy nowo zakładający biznesmen swoją firmę może pozyskać taką pożyczkę. Oprocentowanie jest zmienne. Na dzień dzisiejszy wynosi nieco ponad 0,5% w skali roku. Nie jest to wygórowane. Jest to jedna z form pomocy de minimis, także mamy możliwości tutaj pomocowych bardzo dużo dla startupów. Dalej, mikropożyczki, które to są również dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Te pożyczki są zawiadomywane głównie w regionach, także w każdy region urzędy marszałkowskie emitują to przez swoje firmy, ale tam też istniejemy i udzielamy, na przykład na Podlasiu mamy takowe pożyczki, na Podkarpaciu mamy takie pożyczki, w Świętokrzyskiem i tak dalej, jako mikropożyczkę. Tam jest troszeczkę mniej, ale oprocentowanie jest podobne. W tej chwili, żeby usprawnić to wszystko, to nawet nie musimy przyjmować face-to-face klienta, natomiast bardzo często korzystamy z platform. Mamy platformy internetowe, gdzie klient wprowadza swoje dane, ściąga sobie wniosek, widzi, co musi pokazać i na zasadzie elektronicznego porozumiewania się staramy się pomóc klientowi, również w doradztwie. Czasami mamy takie przypadki, że przyjeżdżają do nas, mówią, że chcemy z wami porozmawiać. To też tak też czynimy. Albo my jedziemy, albo nasi przedstawiciele w danym regionie pomagają, bądź też zapraszamy do nas do siedziby macierzystej. Także formy są różne. Ścieżek pożyczek jest kilka, bo są jeszcze na rozwój firm, które właściwie to są regionalne głównie, ale również niektóre są i między regionami również można aplikować wnioski o takie pożyczki. No tak, no są jeszcze oczywiście pożyczki płynnościowe, gdzie jesteście aktywnym, uczestnikiem tego rynku jednak w Polsce, w wielu regionach. Zajmujecie się pożyczkami inwestycyjnymi, obrotowymi. No, ja tylko dodam, że tych produktów jeszcze niedawno było 119, teraz przy uruchomieniu pożyczek płynnościowych jest ich dużo więcej, także przedsiębiorcy nie jest łatwo zorientować się we wszystkich produktach, które są dostępne. Nawet, jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, sam rynek funduszy pożyczkowych nie jest znany, dostępny szerokiemu gronu przedsiębiorców. To jest niestety też pewien kłopot, no ale takie programy jak ten są po to, żeby przybliżyć właśnie rynek funduszy pożyczkowych przedsiębiorcom. Trzeba też powiedzieć, no nie wiem, czy się zgodzisz, że ponieważ kończy się perspektywa 2014-2020, środków na pożyczki czy inwestycyjne, czy obrotowe, czy innego rodzaju jest coraz mniej. Także nie wiem, czy taka sytuacja panuje u was, ale w wielu funduszach klienci nie są przyjmowani ze względu na po prostu brak środków. Czy są obecnie środki na rynku w ogóle funduszy pożyczkowych? Jest ich coraz mniej. Są to już takie resztówki regionalnych programów, natomiast coraz mniej środków, które są emitowane z zewnątrz. Były co prawda przetargi jeszcze na te POIR-owskie pożyczki, które ogłosił Bank Gospodarstwa Krajowego. Uczestniczyliśmy, no i będziemy zawiadowywać tymi funduszami w województwie kujawsko-pomorskim i podlaskim. Powiem tak, to są doskonałe pożyczki, które bardzo niwelują problemy firmy z tytułu tej covidowskiej, czyli zbyt, zakup materiałów, etc., ale wypłaty, ale podatki przeróżne, gdzie to jest naprawdę ogromny, ogromny pieniądz, który musi pokazać firma, gdzie na rynku tego praktycznie jest coraz mniej, coraz mniej. I czy jest potrzeba takich funduszy? Uważam, że to jest na dzień dzisiejszy konieczność. Nie tylko ze względu na pandemię, no bo ona jest i nie możemy o tym zapomnieć. Ja na razie jestem z COVID-em obok, nie uczestniczyłem w jego subtelnościach i oby tak było dalej. Natomiast jestem zaszczepiony profilaktycznie, koniecznie, bo ja współpracuję z ludźmi i to dużą grupą ludzi, także nie mogę narażać ich, nawet gdybym ja przenosił jakiś taki wirus. Natomiast te pożyczki POIR-owskie oprocentowane zero,
czyli nie ma żadnego procentowania, nie ma żadnych kosztów i my udzielamy ich bardzo szybko. Znaczy maksymalny czas udzielenia takiej pożyczki to jest 2 tygodnie, ale bywa tak, że w ciągu 3-4 dni jesteśmy w stanie sprawdzić danego klienta, który aplikuje o pożyczkę, a czasami aplikują to również klienci, którzy wcześniej już składali. Każdy klient może dostać tej pożyczki do 15 milionów, to jest spora kwota, prawda, żeby utrzymać daną firmę. Oczywiście jak my mamy pożyczek ileś tam, to znaczy kapitału ileś tam niewiele, to my nie damy po 15 milionów, bo wiadomą rzeczą, że chodzi o to, żeby jak największą grupę ludzi obdarować, żeby firmy nie popadały. Staramy się tutaj doradzać, prowadzić za rękę wręcz i to jest nasz cel. Także jeszcze raz powtarzam, te kapitały, które są przeznaczone i przekazane funduszom, powinny być możliwie jak największe. Jasne. A jaki, to znaczy, to jaki klientów jesteście w stanie obsłużyć, jakich chcecie obsługiwać? Znaczy, my jesteśmy powołani do obsługiwania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Duży może podobno więcej, dlatego tam nie dotykamy, chociaż mamy też prawo pomóc, jeżeli jest takowa potrzeba, istnieją tam możliwości w niektórych ścieżkach. Natomiast głównie to sektor MŚP, bo na tym jest zbudowany cały potencjał biznesu w naszym kraju, ale i nie tylko w naszym, praktycznie chyba we wszystkich światowych rynkach biznesowych. Także jesteśmy do tego skierowani. Ten sektor nas najbardziej interesuje, tym się opiekujemy, przekazujemy informacje. Jeszcze raz powtarzam, informacja i doradztwo są bardzo istotne dla przedsiębiorców. Dobrze, tak, no, ale to właśnie cały czas mówimy, że przedsiębiorca ma trudność pewną z, tak, jakby z dotarciem, a wy z dotarciem, nie wy jako FAR, tylko w ogóle fundusze z dotarciem do przedsiębiorców, stąd wysiłki różnych instytucji, także otoczenia biznesu, czy prywatnych instytucji doradczych, aby zmienić ten obraz. A jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, jakich produktów oczekujesz, czyli jakie powinny się pojawić w najbliższym czasie, albo ze środków zwracanych, no bo działają regionalne fundusze rozwoju, działa Bank Gospodarstwa Krajowego i inne instytucje, jakie produkty powinny się pojawić oraz jak ty widzisz funkcjonowanie tego rynku na przykład za rok, dwa, czy najdalej trzy, no bo nie chcę dalej wychodzić, bo nie wiadomo, czy środki i w jakiej wartości do Polski przypłyną. Czy takie ogólne pytanie o nowych produktach i wartości tych produktów. No uważam, że byłoby nonsensem zaniechać to, te fundusze, żeby pomocowe były na rynku naszym polskim, ale co chciałem powiedzieć, w tej chwili bardzo dużo potrzebują przedsiębiorcy nie tylko na te obrotowe środki, uruchomić trzeba by było, ale również na inwestycyjne, na rozwój. Pamiętajmy o tym, że firma, która nie inwestuje, to zaczyna się cofać w rozwoju. Tak jak człowiek nie inwestuje w siebie, nie uczy się, to zaczynam się cofać w wiedzy. I to jest bardzo istotne, bo rynek, który w tej chwili jest faktem, troszeczkę jest skurczony. Ilość produktów, które emitowane są na zewnątrz, jest znacznie mniejsza z różnych przyczyn, ale jedną z przyczyn jest właśnie kapitał i jedną z najważniejszych przyczyn. Dlatego powinny być te pożyczki, czy umarzalne. Ja uważam, że dobrze jest, jeżeli szczególnie dla startupów, dla firm małych, które mają naprawdę fajny potencjał, a oprócz tego nie mają środków, żeby im pomóc. Natomiast jestem tak szczerze przeciwny dotacjom na rozwój firmy. Niech to będzie fundusz zwrotny, czyli fundusze zwrotne, może w części, a może w znacznej części, może być umarzalny i to jest też jakiś fajny bodziec do tego, żeby myśleć. Pamiętajmy o tym, że sektor MŚP będzie, mówi się dużo o innowacjach, sektor MŚP tak szczerze nie ma pieniędzy na to, żeby zacząć badać rynek innowacyjnie, swoje wyroby. Natomiast jeżeli mu się da, że jeżeli weźmiesz taki kredyt czy pożyczkę w części umarzalną, to jest to bardzo dobre. Tylko to będzie bardziej refundacja, a nie dotacja. No tak, trzeba dodać, że teraz w nowej perspektywie planuje się we wszystkich regionach
istotne zwiększenie instrumentów zwrotnych, ale wraz z instrumentami mieszanymi. Mieszane uważano jako instrumenty zwrotne z umorzoną częścią, czy odsetek, czy częścią kapitału i we wszelkich analizach ex ante, czy metodologiach tworzenia takich produktów są one uwzględniane, co bardzo cieszy, bo i twój głos jest tożsamy z tym, co planuje się na rynku. Ja sądzę, że jestem takim głosem rynku, bo przecież my to jesteśmy na co dzień tutaj z przedsiębiorcami. Tak jest. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za wypowiedź i udzielenie tego wywiadu. Państwa zapraszamy do kolejnych programów Pieniądze dla firmy, które pojawią się już wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję Ryszard. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Myślę, że jeszcze mamy wiele do przekazania.